Witajcie w kolejnym odcinku serii Prawda nie mity. W tym odcinku dowiecie się więcej o ciągnikach John Deere 5M. Jak powstały te ciągniki oraz jakie modele do nich należą, o tym dowiecie się w tym filmie. Standardowo zapraszam Was do zostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania tego kanału. Oczywiście pamiętajcie, że ten kanał tworzymy razem. I oczywiście zapraszam na moje social media, Instagram, TikTok, X, a także serwer na Discordzie. Linki i nazwy są w opisie tego filmu, a ja przechodzę do tematu tego odcinka. Jesienią 2009 roku wprowadzono tańsze 5M. Poniżej wprowadzonego rok wcześniej 5R. Jego wersje były również produkowane w Niemczech. Wersje z napędem i wersją bezkabinową pochodziły z USA. Konstrukcja ramy opierała się na osobnej ramie, która choć znajdowała się w tylnej części, była krótsza od modeli w serii R. I mocowana była w przedniej części skrzyni biegów. Silniki o pojemności 4,5 litra posiadały wtrysk mechaniczny i chłodnicę międzystopniową. Pomimo wtrysku mechanicznego, wartości momentu obrotowego były prawie takie same jak w 5R. Była tam przykłania 16 biegów do przodu, 16 do tyłu, bez szybkiej zmiany, a zmieniacz kierunku był mechaniczny. Natomiast w Finlandii standardem była hydrauliczna zmiana kierunku jazdy i prędkość jazdy 40 km na godzinę. Nawet bez nich sprzęgło było skąpane w oleju. Dodatkową cenę można było mieć w skrzynie 32 biegi do przodu, 16 do tyłu. Urządzenie podnoszące było sterowane mechanicznie, a siła podnoszenia wynosiła 3600 kg. Sprzęgło woła było elektrohydrauliczne. W standardzie były dwa bloki hydrauliczne zamiast trzech modelu R. W kokpicie różnica w stosunku do 5R polegała głównie na prostszym siedzeniu i zestawie wskaźników. Model 5M był również dostępny bez kabiny, ale tak jak wcześniej mówiłem, tylko na rynek USA. Początkiem 2014 roku cała produkcja serii 5M została przeniesiona do USA, a silniki stały się silnikami Common Rail, wyposażonymi w sterowanie elektryczne. Silnik najmniejszego modelu zmieniono na trzycylindrowy. Rozstaw osi był większy niż dotychczas, a deklarowany promień skrętu zauważalnie większy. Bardziej wydajna pompa hydrauliczna i trzeci blok hydrauliczny były też standardowym wyposażeniem. Pierwsze wersje należących do serii ciągników 5M były produkowane w latach 2009-2013. I tak, w przypadku modelu 5070M moc tutaj mogła wynosić albo 66, 70 lub 71 koni mechanicznych. W przypadku modelu 5080 to natomiast 76, 80 i 81,5 koni mechanicznych. 5090M to natomiast 86 koni, 90 lub 91,5 koni mechanicznych. A w przypadku modelu 5100 to natomiast 96, 100 lub 102 konie mechaniczne. Wszystkie te wersje miały taki sam silnik, tak jak wcześniej wspominałem, czyli o pojemności 4,5 litra i były to czterocylindrowe turbo doładowane silniki. W 2014 roku dokonano modernizacji. I tutaj w związku z modernizacjami trochę pokomplikowała się sytuacja, jeżeli chodzi o typy montowania silników oraz ich wersje. Ale po kolei. Pierwszy model to model 5075M, którego produkcję rozpoczęto w 2014 roku. Zamontowano w nim silnik o oznaczeniu PowerTech E, a jest to trzycylindrowy turbodoładowany silnik o pojemności 2940 cm3 i mocy 75 koni mechanicznych. Zaś model 5085M, który był produkowany bardzo krótko, od 2014 do 2016 roku, już miał silnik czterocylindrowy, turbo doładowany, pojemności 4,5 litra. I tu zaczyna się robić całkiem ciekawy festiwal, bo mogliśmy mieć w modelu aż 3 moce, albo 82 konie mechaniczne, albo 85 lub ewentualnie 88 koni mechanicznych. Natomiast kolejny model, czyli 5090M, którego produkcja rozpoczęto w 2016 roku, miał silnik już PWX. Ale jednak jeżeli chodzi o jego charakterystykę, to była tak samo jak w przypadku silników PCV. I tutaj moc była albo 90,
albo 94 konie mechaniczne. Natomiast w przypadku modelu 5100, który już był produkowany od 2014 roku, to tu już moc mogłem wynieść albo 98, albo 100, albo 103,5 koni mechanicznych. Jeżeli chodzi o silniki, to tutaj można było mieć albo PVX, albo PWX. Co kto chciał. I kolejny model to 5115M. To tutaj już były silniki albo do wyboru, albo PVX, albo PWX. I tutaj mocy mogliśmy mieć albo 114, albo 115, albo 116 koni mechanicznych. Tutaj tak samo do wyboru. A jeżeli chodzi o pojemność, to taka sama, 4,5 litra. Zaś ich produkcja została zakończona w 2023 roku. Na sam koniec to w tym roku wprowadzono modernizację serii 5M i obecnie produkowane są 5 modeli. 5075M o mocy 75 koni mechanicznych, 5095M o mocy 100 koni mechanicznych, 5105M o mocy 110 koni mechanicznych, 5120 to moc 125 koni mechanicznych i 5130M o mocy 135 koni mechanicznych. Modernizacja, jaka polegała na tych ciągnikach, to można było dostać dodatkowe skrzynie biegów, które miała 8 biegów na jeden zakres. Całkiem ciekawa modernizacja. No i trochę poprawiono zewnętrznie ten model, ale nieznacznie. A w tym filmie to już byłoby wszystko. Ogromne podziękowania kieruję dla kanałów The Yellen Team, Young Farmers i Agro Team 18, którzy pozwolili mi na wykorzystanie swoich nagrań w tym filmie. Linki do ich kanałów i wykorzystanych nagrań naturalnie w opisie tego materiału. Oczywiście kolejne propozycje tematów na następne odcinki możecie pisać w sekcji komentarzy. Na pewno znajdą się w najbliższym głosowaniu tematów na kolejny odcinek. Oczywiście ktoś się zastanowi, no, dlaczego tak długo zwlekałem z produkcją filmu na temat John Deere'ów 5M, bo ktoś sobie przypomni, że chyba coś miało być 2 lata temu a propos tego. Owszem, miało być, ale przez to, że nie miałem takiej dużej wiedzy, tam trochę materiałów było tyle, a nie można było tego poukładać w inną całość i pomyślałem, że na chwilę wstrzymam realizację tego projektu do momentu, aż uda mi się ogarnąć, o co w tym wszystkim chodzi. A że nie tak dawno udało mi się to wszystko zrobić, postanowiłem wrócić z tym tematem. I oto macie właśnie odcinek. Z wyjaśnień to wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji i łapeczce w górę. A dziś żegnam się, Jeff. Cześć.